Drodzy Państwo, PGE w swojej działalności kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Na rynku energetycznym nasza marka znana jest z utrzymywania balansu pomiędzy rozwijaniem elektronicznych kanałów zdalnych, infolinii PGE i kanały internetowe na czele z elektronicznym biurem obsługi klienta i utrzymywaniem obsługi, a także sprzedaży stacjonarnych placówkach. Krosno staje się niemalże podręcznikowym przykładem, jeśli chodzi o łączenie tych dwóch potencjałów naszej działalności. W kalkulacjach biznesowych bierzemy również pod uwagę aspekt społeczny, dlatego z uwagą zbieraliśmy głosy i postulaty przekazywane przez mieszkańców Krosna oraz okolicznych terenów o reaktywowanie takiego punktu w Krośnie, poddając je gruntownym analizom. Takie sygnały trafiały do spółki bezpośrednio od klientów, a także za pośrednictwem pana posła Piotra Babineca, który wskazywał m.in., że Krosno jest w zasadzie jedynym dużym ośrodkiem miejskim na Podkarpaciu, pozbawionym miejsca, w którym mieszkańcy kompleksowo mogą realizować formalności związane ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu. I przedstawiał nam też udokumentowane prośby składane w jego biurze poselskim. I dlatego, drodzy Państwo, dziś to zmieniamy, przywracamy w mieście punkt obsługi klienta. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować zarządowi PGE Obrót ze względu na to, że były prowadzone analizy wydatków, kosztów i dziękuję za to, że zarząd przychylnym okiem przeliczył te pieniądze i patrzył na Krosno. I rzeczywiście biuro obsługi klienta jest tu niezbędne, jednak miasto Krosno było niegdyś miastem wojewódzkim i mamy jako powiat ziemski około 120 tysięcy, miasto Krosno około 50 i potencjał tutaj do obsługi jest bardzo duży. Niejednokrotnie zdarzało się, że mieszkańcy przyjeżdżali do Jasła, czekali w długich kolejkach w załatwieniu może nawet i błahej sprawy. I jednokrotnie udawało się tak, że musieli wracać, bo nie załatwili tego tematu, który był niezbędny. Czy ten teren powiatu od gminy Rymanów, mamy Sanok, też jest trudno dostępny. Także, że otwierając tutaj biuro obsługi jest naprawdę pozytywnie będzie odbierane i słuszna decyzja podjęta przez zarząd. Jeszcze raz w imieniu mieszkańców, panu prezesowi Jechejnarowi Rukowi bardzo proszę podziękować, panu prezesowi Dariuszowi, bo jeszcze wtedy był prezesem, również za to, że podjęliście słuszną decyzję i otwarliście to biuro obsługi. No i myślę, to są kolejne miejsca pracy i to, co planujecie na przyszłość, to również kolejne miejsca pracy dla miasta Krosna i powiatu ziemskiego. Dziękuję za już i prosimy o jeszcze. Wszystkiego dobrego.